Malbork kojarzy się z Zamkiem, Kraków z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Toruń z Piernikami, Gdańsk z Solidarnością, Opole z Festiwalem Piosenki i tak dalej, i tak dalej. Rzadko się zdarza, by miasto kojarzyło się z kilkoma dziedzinami. Gdybyśmy Zabrzanina zapytali o wizytówki jego miasta, pewnie zacząłby się zastanawiać, czy rozpocząć od zabytków, sportu, czy może medycyny. A zatem dokonajmy pewnego podsumowania. W 1983 roku ówczesny rektor Śląskiej Akademii Medycznej, profesor Franciszek Kokot, zaproponował profesorowi Stanisławowi Pasykowi zorganizowanie nowej placówki kardiologicznej w Zabrzu. Rok później profesor Pasyk zaproponował prowadzenie kliniki kardiochirurgii Zbigniewowi Relidze, który rozpoczął budowę oddziału, przygotowując go do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych w skali kraju operacji. Dziś Śląskie Centrum Chorób Serca to wiodący w Polsce akademicki szpital referencyjny, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt do diagnostyki i terapii chorób serca i naczyń, w którym opiekę nad pacjentami sprawuje grono znakomicie wyszkolonych oraz doświadczonych lekarzy, perfuzjonistów, rehabilitantów, pielęgniarek oraz personelu medycznego. Górnik Zabrze, 14-krotny mistrz Polski, 4-krotny wicemistrz Polski, 6-krotny zdobywca Pucharu Polski, zdobywca Superpucharu Polski oraz Pucharu Ligi, a także finalista Pucharu Zdobywców Pucharów, ćwierćfinalista Pucharu Mistrzów i Pucharu Intertoto. Odkąd ogłoszono, że do śląskiego klubu dołącza Łukasz Podolski, kibice jeszcze chętniej przychodzą na treningi i mecze. W sklepie klubowym gadżety sprzedają się jak ciepłe bułeczki, a dziennikarze co chwilę dzwonią z prośbą o wywiad. Dla Górnika Zabrze to prawie nowa era. Z dnia na dzień mocno, skokowo wzrosło zainteresowanie klubem ze strony mediów, sponsorów i kibiców. A jest gdzie grać. Wystarczy spojrzeć na stadion. Długą listę rozpoczyna Park Technologii Medycznych działający przy Śląskim Centrum Chorób Serca. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu na kampusie Politechniki ma być gotowe w 2022 roku. Taką informację podają media. Nowy obiekt powstanie na kampusie Politechniki Śląskiej przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Celem centrum będzie rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie ze światowym liderem technologii medycznych, firmą Philips Healthcare. Umowy podpisano w zabrzańskim magistracie. Samorząd przekazał grunt pod inwestycje. W Zabrzu prężnie działa także Politechnika Śląska ze swoim Wydziałem Organizacji i Zarządzania. I tutaj znów zaskoczenie albo ukłon w stronę przyszłości. Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, a także Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej otwierają nowy kierunek studiów Cognitive Technologies w odpowiedzi na światowe trendy mające na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom przemysłu i rozwojowi Smart City. Program studiów umożliwi absolwentom rozwiązywanie problemów związanych z powstawaniem i rozwojem technologii kognitywnych, sztucznej inteligencji i automatyzacji. Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza, Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum Techniki Wojskowej, Wieża Ciśnień. A wszystko to wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Przykłady bardzo proszę. Nagroda Dziedzictwa Europejskiego dla Sztolni Królowa Luiza. Złote pineski, czyli wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez użytkowników map Google atrakcji turystycznych w każdym z województw. W województwie śląskim nagrody otrzymuje kopalnia Guido. To jedyna w swoim rodzaju kopalnia węgla kamiennego, która mieści się w Zabrzu.